Z tej strony Lepiej. Będziemy wam powiedzieć dzisiaj w kolejnym bloku książkowym. Tym razem książka Star Wars Nowy Świt. Jest to książka poświęcona rebeliantom. Jest to książka dla fanów, no najbardziej dla fanów serialu Star Wars Rebelianci. Poznajemy tutaj wcześniejsze już z Kalana Hermi. Tak, epilog, może zacznę od epilogu. Składa się z tego, że Kanon jest w świątyni Jedi. Jest tylko młodzik, no podczas nauk tam na temat podejrzeń holokronu. Nie pamiętam teraz. Ogólnie książka już składa z trzech tomów, w jednej czas są podział na trzy tomy. Cała akcja toczy się na Gors, Franci Gors i na jej księżycu Cyndzie. Ogólnie Kanon ukrywa to, że jest Jedi, Rzemicza stara się wyspieć swoje mocy, ale też w trakcie odnośnie tej akcji cały czas przypominają się jakieś zdania, jakieś słowa jego ubranej mistrzyni Pilaty, która zginęła na Zagrożonego. No, Kana jest ogólnie przewoźnikiem ładunków wybuchowych do na Cyndę, gdzie Imperium wydobywa Torynyt. Torynyt? Nie wiem, Torynyt. No i akurat tam pierwszy raz widzi statek ducha. Oczywiście Hera musi się dowiedzieć, co się dzieje. Jeszcze może przerwę, zanim dojdę do etapu, nie będę tak streszczać, ponieważ jeżeli ma ogólnie nie fajnie, na przykład co lubię rebeliantów, żeby nie mieli spoilera. Tak naprawdę, bo warto to przeczytać, czuć się w tą sytuację. Dobra, to może kto jest głównym złym? Jest to Widian. Jestem Widian, jest on cyborgiem. No, ogólnie. Kanon później też poznaje Herę przypadkiem, w którym pracuje. Hera tam się spotka z informatorem. No i później tam dalej działają, żeby unieszkodliwić, żeby Widian nie mógł dalej działać. No chcę jedno jeszcze cały ten tworzyć, panie projektor. Też można powiedzieć, że w trakcie, tak w drugim tomie jest, można powiedzieć, taka powstaje pierwsza drużyna ducha. Właśnie nie ducha, a sposobnego tutaj. No jeśli chcę tego nazwać, nie mogę. Przewodniczy po prostu, statek. Był oczywiście Hera, jako pilot, Kanon, Zabina, czyli z rasy była na sustrzynką, i w skali dawny żołnierz z swoim klonem, czy swoim klonem. No i oni tam próbują później wracać na pewną bazę kosmiczną. Nie wprowadzę wam akurat, bo raz nie pamiętam, bardzo, że jest to nie trochę. Radości szczekania i zaskoczeń. Tam oczywiście walczą z Widianem, jak to może odejść się tej walki. No i później akurat się wyporusza drużyna w Galidinie. Zauna podczas walki uszkadza sobie wzrok. Później oczywiście Harem otworzyli na inną planetę. Ale chyba nie jest podana właściwie, jaka to jest planeta. No i oczywiście Cyndę jest uratowana. Natomiast trzecia część, już ostatnia, jest to opis właściwie krótki, jak już Hera i Kanon zaczynają Hera tylko z Kanonowi traktować, czyli ducha. No ogólnie go prowadza po nim i są szczególnie przemyślenia Kanona na końcu, że
Chociaż jest Jedi, ale to ukrywa to, nie będzie się wyzbywał mocy. Gdyż proszę jeszcze zwrócić się do z Vivianem, właściwie po walce użył mocy, aby uratować Herę. A tak to wyzbywał się tego. No, ale ostatecznie to zaakceptował. Hera oczywiście odkrywa, że jest Jedi. No i właściwie jako jedyny powiedział, że jest Jedi. No i co? Mogę powiedzieć. Książka super, naprawdę polecam do przeczytania. Okładka z przodem Ferę Kanana. Gdzie zniszczyciele taje szturmowców? Więc z tyłu jest znak rebelia. Na pewno kojarzycie z serialu. No, więc co mogę powiedzieć? Zapraszam jeszcze do wejścia. Nie wiem, jakoby się chwili na przykład dalej książkę. Więc zapraszam do wejścia do mojego poprzedniego filmu, gdzie jest informacyjny popyt do wymagania książki. Się pytam, jakbyście chcielibyście kolejnego vloga. Jeżeli nie będzie odzewu, to wybiorę coś z tego naprawdę. Bo no i oczywiście do przygotowania, oceniania, żebym wiedziała, jak wam się podoba. No co, trzymajcie się, cześć, papa. Jeszcze sobie przypomniałam tak na 3 godziny, nagrywam ten filmik, który miał